Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle, o coś się do nas tu uśmiecha i proszę bardzo, na początek sałata, no sałata jedna z ważniejszych rzeczy, tak to. Zapraszam do kolejnej części przygód w grze Far Cry 5, gdzie tym razem zobaczymy, jak wyglądają te wszystkie aktywności, które pozwolą nam na zebranie ruchu oporu. Ktoś jest na zielono, ale jeżeli ktoś jest na zielono, to na bank jest też i ktoś na czerwono w okolicy. Oho. Senu, chodź, pomóż. O, właśnie. Przydałaby się jakaś taka ciekawsza broń w ogóle do rozwiązywania problemów. Ale zobaczymy, co nas z tego wyjdzie. Wyzul. Plan wyzwolenia może zaczniemy tutaj, na samej wieży. Otóż to, ale to bez obaw. W tej części jeszcze nie trzeba wyzwalać wież czy innych takich rzeczy, żeby odbijać tereny. Tutaj o, to bardziej po to, żeby sobie poczytać co i jak. Czasem w takich miejscach podobno kryją się również wskazówki, w jaki sposób możemy wykonać misję łatwiej. Koźba się rozpoczęła. Ojciec nakazał nam wznieść te ołtarze w całym regionie, by wspomagały szerzenie jego słowa. Gdy już powstaną, grzesznicy będą próbować je zbezcześcić. Musimy bronić ich za wszelką cenę. Budujemy te ołtarze, by mądrość ojca mogła się tu zakorzenić i rozrastać. Zabramy Edenu. Okej. Okay. Za sałatą. Nie, sałatę już mamy, tak. Nic nam nie potrzeba, ale... Ja bym chciał znaleźć coś takiego cichego do wykonania tej akcji, a nie od razu iść na ostro z nimi. Ewentualnie, no ta... rurka się nada. Okej, tak też myślałem, że lornetka... Namierzanie działa dość standardowo. Ja mam nadzieję, że ten kolega tam trochę przytrzyma. Mamy tylko dwóch, czyli nawet jakby do tamtego dobrze podejść, to jesteśmy w stanie zrobić to po cichu, bo no, ta linka trochę kusi, żeby zjechać, ale to najwyżej jak ich zabijemy, to wtedy zjedziemy. Tutaj też widzę, jest jakiś zjazd. O, niszczą ołtarze. Tam jest tylko jeden, ale tutaj potrzebuje naszej pomocy kolega. Albo i dwóch. Dobra. Zaraz do tamtych zjedziemy, zrobimy to głośno, a tutaj może spróbujemy zrobić jeszcze w miarę jakoś tak po cichu, ale jednocześnie nie stojąc za długo w miejscu, bo... A to akcja, to jednak Far Cry to musi być trochę na ostro. Wystarczająco się w asasynie naskradaliśmy. O! Kurczę, a to jest kobieta, no ale... Cóż począć z tobą? A może lepiej nie poczynać, ale... Nic nikt nie tak... Dobrze, że Cooper jest tak zaangażowany w bicie tutaj biedaka. Pewnie. Chodź, pomożemy. Wolność i swoboda. Widzę, że podnieśliśmy... O, nie tym chciałem na kolana... No ale to i tak nic mu nie zaszkodziło. Chciałem... Może później dostaniemy, bo w trailerach taki piękny łuk pokazywali wszędzie, a tutaj co? These loony fanatics are out of control. If you want to protect yourself, I think there's a prepper stash near the boathouse. Should have some good gear squirreled away. No i proszę, zaczyna się. Utopione pieniądze, czyli też takie, jak rozumiem, częściowo misje poboczne. Tam mogliśmy wylądować. Dzisiaj będzie jeszcze taki odcinek trochę poboczny, nie wiem, jak się pojawi misja główna, to również, ale w następnych naszych spotkaniach, jeżeli będzie coś z misji głównych, to będzie to oznaczone w miniaturce, że mamy misję główną, jeżeli poboczne, no to też odpowiednie oznaczenie pojawi się w miniaturze, być może też i w tytule filmu. Nie, to chyba nic na tym nie ma. Tam też to nie wygląda, jakby coś się miało dziać. Schodzimy. Czy sobie krzywdę zrobimy tak? Aha. Dobra, niech będzie. O, nawet szybkie. Dobrze wiedzieć, bo by tak skakał i skakał. No dobra. To w takim razie... Spójrzmy na chwilę na mapę, co tu jeszcze mamy w okolicy. Nasz ocaleniec. Teraz tak, tu się kryje ołtarz, który chętnie bym zobaczył, a tu skrytka. Do której również, jeżeli dobrze kojarzę, możemy zjechać, więc wiem, byliśmy w połowie drogi, ale jeszcze się odnajduję na tym terenie. Okej, okay, tyrolka, o to chodziło. Oj, coś czuję, że to będą piękne zabawy. A proszę, by tak nas trochę przegapiło, chociaż jak na tak dużą skrzynię, to niedużo nam dali. Pusto. Możemy iść na grzyby.
Robimy sobie znacznik. Czy w takim razie to, co chciałem przetestować ostatnio? Okej, rozbiegaj i będzie dobrze. No nie, czyli warto korzystać, ale no tak widać, jak jest chwila spokoju, to... Znajdzie się tego dużo. Nie, bo chciałem na Y, jest zmiana broni, ale widocznie tylko między dwie możemy się przełączać. Jakoś trzeba ustawić priorytety, która gdzie. I zależało mi na tym, żeby przełączyć się na rurkę, bo jeszcze system oszczędzania, wchodzenie po cichu. To? Po to tu przyszliśmy? Wiadomości od Preppersa. Hej Mike, próbowałem dostać się do podziemnej skrytki, ale pękła jakaś rura i woda wszystko zalała. Nie wiem, co nadaje się jeszcze do użytku. Potrzebujemy prądu, żeby móc odpalić pompę i odessać całą tę wodę. Wiem, że włącznik jest w hangarze na łodzie, ale nie dałeś mi klucza, więc zostawiam to tobie. Garrett. No akurat to, że gdzieś tu rurki brakuje, to specjalnie mnie nie dziwi. No tak, o, a jednak... If you can find your way inside, there's usually a bunch of useful shit that's been squirreled away. I'll go take a look. Okej, no to przetestujemy wszystko. Tu na pewno nikogo nie ma. No niestety z lornetką jest trochę jak senu, jeszcze dopóki się nie synchronizuje dobrze ze światem. Nie wiem, czy tutaj... Pewnie też są jakieś możliwości poprawienia jej działania. Żeby kogokolwiek zaznaczyć, musimy go idealnie wskazać. Lornetka. To nie jest tak dobrze, że przejdziemy sobie tak jakoś... Pi razy drzwi. Obudowa. Liczyłem na obuwie. O, sprawdzimy. Pływa się, no. Trochę poszukiwań. Z niektórymi rzeczami czuję się naprawdę podobnie jak w Assassinie, co jest akurat dobre, bo... Fajne rozwiązania, co prawda. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, ale... Ale jest okej. O, i są pieniądze. Proszę bardzo, Ubisoft rozdaje pieniądze, nie? Oto, o, potrzebny klucz. Łom. Potrzebny klucz. Kurczę, a tak dobrze było. A klucz gdzie? W strefie poszukiwań. A czy działa? Nie. Tu będzie pewnie lornetka, tak? Bo chciałem... Cóż mamy na dole? Daj kamienia. To mamy na dole. Dobra. Zaczynam czuć, jak działa ten świat. No brakuje mi tego sygnału, tak w Assassinie właśnie będąc, że mach i pokazuje, co gdzie ewentualnie może być. Nie, bo tu już jest przejście dalej. Ale chwila dla YouTube'a, żeby to przegryzł, zobaczyć widoki, jak one się tu prezentują, a my szukamy... No, smoking? Papierosów w takim razie. Nie, a nie możesz za to pociągnąć. No, tak by mógł. A nie, tu wszystko jest niepodłączone. Gdzie może być klucz? Wycieraczki nie widzę, doniczki też żadnej nie widzę. A może pod tym? Gdzieś go znajdę. Ach, myślałem. Wiecie, nad czym myślę? Skoro to jest hangar na łodzie, a my nie boimy się zmoczyć, to może to nie był całkiem zły plan, żeby tam się dostać w inny sposób. I to jest też bardzo fajne, jeżeli w grze dostajemy różne możliwości na rozwiązanie problemów. Chyba, że to jest jedyna, bo i tak byśmy nie znaleźli klucza w żaden inny sposób. Chociaż może i ten by się gdzieś tam po prostu nam przewinął podczas wykonywania którejś misji. No, albo i nie, bo ktoś ambitnie klucz schował z tej strony. To bym się naszukał. No dobra, weź klucz. Przyda nam się do wyjścia. No to może nie było różnych sposobów, może jednak rzeczywiście to był tylko jeden sposób, ale za to taki, no taka trochę zagadka logiczna. Można tego dotknąć? No tak z BHP to nie wydaje się, jakby to miało coś wspólnego, ale... Ale tyle. O proszę bardzo, apteczka. Nie, wiosła nie. Wiosła nam nie trzeba. Podoba mi się też mnogość... O! A, bo już jak jest tak, to już nie trzeba klikać, żeby otworzyć. Mnogość broni, znaczy na ten moment przynajmniej wydaje się, jakby było tego całkiem sporo, a jak będzie dalej, to zobaczymy. I teraz pompa działa. No i proszę bardzo. Aha. Czyli podsumowując, taka jedna z aktywności pobocznych. Fajna sprawa. Moim zdaniem to całkiem nieźle wymyślili, no żeby tylko nie było w przyszłości, że na każdym kroku będzie pompa do odblokowania, znajdź klucz i tak dalej, tylko tak inaczej. Ale to no, będziemy oceniać właśnie, to też żeby nie było. Za samą ocenę gry to weźmiemy się, no przy tak dużej produkcji to dopiero gdzieś od 10 odcinka, jak już będziemy mieli trochę za sobą. A po co nam pieniądze, jak to sklepy nie działają? No tutaj rurka, o, ale tamta ma, albo nasza jest chyba uszkodzona.
albo ta ma ładniejszą końcówkę. Weź, albo tam coś jeszcze jest. A, rozumiem. Strzałę. Mhm. I muzyka, utopione pieniądze. Okej. Okay. No właśnie, liczę, że to pieniądze nie tylko, bo nie wiem co z nas pieniędzy wyjdzie. Nitro. Bardzo dobrze. Amunicja krótka, ale dalej nie mamy łuku, a ja chcę łuk. No śrubek to mamy milion teraz. Czyli to właśnie co nam kolega wspomniał w radio. O! O, no i właśnie, o tym mówiłem, no to się naszukaliśmy, tak. Weź to, nie, bo nie chciałem, nie wiem czy to zamieniać, czy lepiej może pistolet, ale chyba my nie mamy specjalnie wyboru na to, gdzie taka broń się znajdzie, jeszcze zobaczę, nie. No to daje trochę do myślenia. Ale samo kraftowanie wydaje się być bardzo podobne jak to, o właśnie, ze śrubek i alkohol. Nie, nie, no to nie będziemy tracić alkoholu na głupoty. Samo kraftowanie wydaje się być bardzo podobne jak w Primalu. Akurat, o, szufla. Dobra, wszystko. To, co chcieliśmy, to zdobyliśmy. Czyli jednak warto było się tu wybrać. A teraz zobaczymy, jak... O, to była tyrolka też. Jak wygląda odbijanie kapliczek. Odbijanie, niszczenie w sumie. Na co nam taka kapliczka? O, idzie się wspiąć? Pewnie. Czyli tak, tutaj poszli nieco w inną stronę, bo zazwyczaj jak jest miejsce, gdzie idzie się wspiąć, takie, że gra nam sugeruje, no to jest pomalowane na żółto. Tutaj nam podrzucili linki w tych punktach, tak przypuszczam. A może będzie tak, że wszędzie możemy się wspiąć. No. O, tam ich jest trzech. Ale my mamy łuk. Trzymaj oddech. Dobra, rozumiem. Tylko jeszcze zaznaczę tego trzeciego. Tam coś się jakby... pali w tym wszystkim. Teraz nie wiem jak się strzelać, czy możemy, albo może w powietrze dam. Tak, jest w ten sposób, że naciągamy strzałę. Fajna zabawka, bardzo fajna. Oj, zszedł, kurczę, myślę, że... jeszcze nas nie widzi, co najlepsze. Czy nie tylko headshoty wchodzą w grę? Ale oddaj strzałek, kolego, tak. Bądź co bądź, nam się bardziej przyda niż tobie. Wyciągnij przedmioty do rzucania z poziomu koła broni. Okej. Okay. Przedmioty do rzucania. Koktajl. No jakbyśmy mieli w kogo, chyba że w kapliczkę mamy rzucić, bo jeszcze... Tak, na pewno mamy w nią rzucić, tylko zanim ściągniemy tutaj wszelkie problemy, to się nawdychamy tego czegoś, bo to może dobre jest. Przenieść ciało. Okej, okay, czyli też... A nitro tylko. Myślę, że w takiej czarnej paczce to coś ciekawszego się znajdzie. Czy coś się nam stanie jak... Okej, okay, coś się nam dzieje, ale nie wiem co. Pewnie wraz z przebiegiem historii dowiemy się, do czego służy ten gaz, ale no, jak widzieliśmy, w jaki sposób się zachowywali ci ludzie, to akurat się nie zdziwię, jak to będzie miało coś wspólnego. Broń użytkowe. Broń użytkowe. Jeszcze patrzę, co tutaj. Okej. Okay. Teraz tylko w jaki sposób się rzucało? Łubu dubu? A, to już wiem. Anuluj atak? Nie, baw się. Wystarczy, czy za wysoko poszło? Muszę zobaczyć. No piękny widok z lornetki. Jeszcze nie przywykłem do tego sterowania. Trochę inaczej to działa niż... Asasynie? No i zaczyna się misja fabularna, czyli zdobyliśmy tę pierwszą część punktów potrzebną do tego, żeby ruszyć dalej i... Jednym słowem, nie będzie cięcia, lecimy z fabułą. Dobra, spluwy do wynajęcia. Na pewno brzmi, jakby ktoś miał tu problemy. Co najlepsze, byliśmy tam niedaleko. Drogę znamy, ale pójdziemy inną, żeby podwiedzać nieco inne... nieco ciekawsze tereny. Kurczę, a mówię, że to w Krakowie problem ze smogiem, a to tu wygląda jakby... Zdecydowanie gorzej to wyglądało.
Laty i członka, bardzo pewnie. Najgorzej, że teraz będę miał chyba taką wkrętę, żeby biegać z łukiem, bo to co mówiłem niejednokrotnie, jeżeli chodzi o broń w grze, jest dostępny łuk gdziekolwiek, to zawsze chętnie, to jest priorytet, zaraz za granatami, tak? Ale gdzieś jakbym słyszał kobietę, nie wiem czy... Wow, nie, na ryby to jeszcze pójdziemy. Tak, to bez obaw. Kogoś jakbym słyszał tu jeszcze. W wszelki wypadek weźmiemy inną zabawkę. O, jest gdzieś. Ale, ach, tam biega daleko. Ale jeszcze nas nie widział. Ale to może... O. Taki piękny skok wiary, a nie miałem okazji zobaczyć. Przeszukaj. Pełny. Właśnie nie wiem, czy pełny rozumieć, że nasz ekwipunek jest pełny, czy... Bo mam wrażenie, że jest jakiś błąd w tłumaczeniu. Jak jest pełny, to znaczy, że już... Czekaj, czekaj, czekaj. Będzie jeszcze czas dla ciebie. Wyzwól. No to masz. Zatrudnij, a wiesz co, ja nie wiem, czy chcę ciebie zatrudnić. Ale zobaczymy, no testujemy dzisiaj wszystko. Ile wziął kasę? Cult's been crawling all over that place, using it as a depot for their goddamn bliss. Clear them all out. Send a message. We're not fucking around anymore. Spoko. Chętnie. Lecimy. W te i we w te. Jest tyle krzaków do zebrania, tyle do kraftowania, a oni nam nie pozwalają na takie przyjemności. Że na pewno coś można z paprotki zrobić, no. Ciekawe, czy będzie można w przyszłości ich oznaczać bez wyciągania lornetki, bo na pewno też by było wygodne. Tym bardziej, że zazwyczaj nie korzystamy z jakiegoś mocnego przybliżenia. A zobaczmy, jaki jest maksymalny. No, trochę pomaga, ale bez szaleństw. Trolka, beczka... Tam jeszcze ktoś był. Dobra. O. Skąd ten ktoś nas tam... Ach, tutaj nas widział. Dobra. I teraz problem, bo by się zrobiło małe ubudubu, dwóch by zeszło. Tego może w oddali, to by było... Tylko też trzeba mieć na uwadze w całej tej rozgrywce, że sama broń ma coś takiego jak opadanie. I jeszcze nie wiem, czy ta odległość, to powinniśmy go sobie wziąć tutaj, dziabnąć. Ale zobaczymy. O to, o to chodzi, żeby się bawić, tak? O, czyli jednak nie, czyli to jest jednak stosunkowo blisko. O, chodź kolego, czyli mamy jednak go tak sobie... Jeszcze nie? Dobra, czyli mniej więcej tak musimy się tym zająć. O, też wybuchowe, no to pięknie. Myślałem, że strzała tego nie rozwali, to wiemy na przyszłość jak to działa. Zaraz się pobawimy, zaraz fajnie by było wziąć jakąś większą spluwę. Większą kolego. Takie dłuższe coś ten, tylko że nie mamy. Masz na co pożyczyć? W końcu byłeś sprzedawcą broni. Podobno. Tak nas oszukali. Jeszcze możemy przecież do tego wszystkiego użyć koktajle. Tak, nawet że stoją tam całkiem fajnie. Nikomu się nie oberwało, tak? Kwestia nawyku i wyczucia. O, a jednak przed. No i bardzo dobrze, tak? To są jednak wyznawcy. W ogień wejdą za swoim... Jok! Wejdą w ogień za swoim panem, tak? Ja do wody muszę! No to pół lasu teraz, a później się dziwię, że grejpfrutów nie ma w sklepie. Przeszukamy, przeszukamy, nie no to... Ale... Coś dla mnie, możliwość wzniecania pożarów to tak. Niestety to tak.
it ends for me. O tak, jak się bawić. Weźmy tutaj. I know how this is gonna end. O, otwarte. A. Seriously, thank you. Do something. Jeszcze przeszukamy wszystko. Nie, pełny to może jednak oznaczać... Kurczę, to by trzeba było jakąś zdolność, powiększenie ekwipunku tutaj rozkręcić. Ale na pieniądze zawsze się znajdzie miejsce. A nie, a to znowu jest... Pogadaj. Okej, okay, czyli coś podobnego słyszeliśmy już wcześniej, tylko nowy ołtarz znaleźliśmy teraz. A, no to powiedz, co masz. The cult's been creeping around the island for weeks. Looks like they're trying to set up a base of operations at the old ranger station. No i pięknie. Jacy oni wszyscy zorientowani. Rozmawiaj, niekoniecznie. Ja bym tylko zobaczył, czy możemy zrobić porządki w ekwipunku albo coś. Co oznacza pełny? Nie, na 90% pełny oznacza tak naprawdę pusty. Tylko, no to są te właśnie małe błędy, które mówiłem w Day One Patchu, zostaną poprawione. Więc lecimy dalej, tak. O, witaj kolego. Mapę i zaraz jeszcze taka ciekawostka może, o której już gdzieś chciałem powiedzieć. Ten ołtarz widzieliśmy, ale ja bym chętnie jeszcze, o właśnie, przebadał coś takiego jak posterunek strażników. Prawda, mało strzał mamy, więc jeszcze zobaczmy, czy czegoś tu w okolicy nie ma. Tyle narzędzi się marnuje. Można by było sprzedać na dolary. O, weź. No nie, jednak łuk to jest łuk. Później nie wiadomo, kiedy znajdziemy kolejny, a... Szkoda, że nie możemy jakoś tego połączyć, chociaż być może nie przeglądałem jeszcze umiejętności, jakie możemy rozwinąć w naszej postaci. O, czyli byle gdzie nie wejdziemy, tak? To jest to, co mówiłem. Wchodzić tam, gdzie linki najlepiej, to na pewno się uda. Nie wiem, jak umiejętności naszej postaci, bo może będziemy w stanie więcej tego wszystkiego tutaj trzymać. Ale... Taka, no właśnie, zabawna, niezabawna sytuacja, bo widziałem sporo protestów, że odnoszą się tutaj do naszej religii i że czemu to nie jest jakoś inaczej, tak z tym kultem i w ogóle, że to Kościół obraża, ja mówię, to no takie może czepianie się, ale no tak to jest czasem, tak to. Gdzieś ktoś musi ten kult być z czymś powiązany. No, ale że jesteśmy w Ameryce, no to akurat wybrali chyba jedną z popularniejszych religii czy nawiązań. Po samej pieśni Amazing Grace mogliśmy dojść do tego, że to jest jakiś kult powiązany z protestantyzmem. No, co akurat nie dziwi, bo tak jak mówiłem, w Ameryce jedna z popularniejszych. Okej, przyjrzyjmy się temu miejscu. Jak jedna osoba tylko tego broni, to... Tak średnio. No dobra, może będzie okazja, by jeszcze bym wykorzystał naszą dużą broń. Co prawda tak. Dopóki jesteśmy po cichu, to po cichu. Przypuszczam, że szłoby też tak w ogóle w to wszystko wejść właśnie z rurką i w ogóle załatwiać te problemy. A czy w tors... O! Czy jednak strzała to strzała, dobrze działa. Przypuszczam, że moglibyśmy w ogóle rozwiązać te problemy na typowego takiego hitmana, że... Aha. A ktoś nas przesunął? O, bardzo dobrze. Czyli nie musimy zawsze brać. Możemy bronią oznaczać sobie przeciwników. Tak chyba też było w innych grach. Teraz jak sobie przypominam Primala, to... Tak, czy przez ten krzak strzał przejdziesz? O! Proszę bardzo, czyli... Jeden leży, ale nie wiem, czy on wstanie. Tak, jeszcze tych znaczków... O, lepiej nie chodzić, jak już rozumiem. Dajcie coś dużego. O, ten jaki, kurczę... A to tyle. Nie wykryto, co więcej. Jak pięknie ten burz działa. I to tyle. Możesz już tu broń sprzedawać? Tysiaczek. To idziemy razem, panowie, na Giuseppa. Mamy chyba wszystko. Shit, kid. I've been
setting up this resistance. Next step is clearing up the radio signal. My CB's on the fritz. I can't get a hold of anyone off this island. The radio tower near the south shore must be busted. You think you can take care of that for me? Okej. Dotrzyj do masztu radiowego. Mówisz, masz, kolego. Tylko jeszcze nam parę strzał by się przydało, bo... Jest miejsce na 13, a mamy tworzenie. Strzał jako tako... To nie Primal, tak? To musi być profesjonalnie. Spoko. Jakie small? Weź, no i nareszcie. W ten sposób też odkrywa się mapę w tej grze, tak? Poprzez zdobywanie map. Jak przypuszczam, teraz sobie odpalimy ten widok, to będziemy mogli, o właśnie, ujrzeć nieco więcej świata. I o to tutaj też chodzi. Dobra, centralna wieża. Ruch oporu. Myślę, że sobie to jeszcze możemy zrobić. Wieżę i tak powoli, powoli ten teren czyścić. O, a ja chcę... Dlaczego? Który to obsługuje sekretarkę? Jak to się klika? O tak. Hey Lance. I'm not sure what to advise. The Seeds don't have any claim to the property. The station is built on federal land after all. But if their people are traipsing around the area and, what did you say, taking measurements and such? Anyway, those folks from Eden's Gate could potentially be charged with trespassing. I know they're kind of weird and unsociable, but I think if you give them a harsh word and a hard stare, they'll back off. I mean, how dangerous are these nutjobs gonna be? No niestety mogą być. Oj, mogą być. No możemy nawet hotel otworzyć. Kto śpi na górze? Dobra. Niestety, jeżeli chodzi o rzeczy do podniesienia... O, a jest pies? Jeszcze nie. To jeszcze nie ten czas. Jeżeli chodzi o rzeczy do podniesienia, to tyle. Ale na moment bym wszedł też do drzewka naszych umiejętności. Gdzieś coś takiego widziałem przez chwilę. Dziwna sprawa, bo przysiągłbym, że jak uruchamiałem grę, widziałem całe drzewko, bo może jest tam gdzieś opcja, tak jak widzimy, tutaj są jeszcze 3 sloty u góry. Otóż to talent. Jakby rozwinąć talent, gdzie możemy zapełnić kolejny slot, no to byłoby nam też łatwiej mieć zarówno łuk, jak i konkretną broń do zabawy. No ale, jak się nie ma co się lubi, a strzał pozbierać nie ma z kogo, bo już wszyscy pochowani, pogrzebani, no to idziemy z tym. Zrobimy najwyżej to jakoś po cichu, albo jeszcze inaczej. Wyślemy tam naszego kolegę do przodu. Na ten moment sprawne oko nikogo tu nie widzi. Włącz antenę wieży. Ale to się podziel, jak masz good drinka, to zawsze chętnie. Zrobimy koktajl. Wieża jest, ale nikogo nie widzę. Pełna? Nie. No i właśnie, to jest to, co mówiłem, czyli... że jak jest pełna, to jest pusta. Warto zapamiętać na przyszłość. Jesteśmy na wczasach. Wieżę uruchomimy, tylko drzwi otwor... A, jak zwykle. Potrzebny klucz. A jakiś klucz mieliśmy, ale to nie ten. Najgorzej, jak żeby uruchomić wieżę. Gotta make the best of what we've got. My nie damy rady? Z którą stroną to się wchodzi? A. Co jest dobre, że tak nie marnuje czasu nasz kolega na drabinie. Zarówno wchodząc, jak i schodząc. Sprawnie mu to idzie. No. Myślę, że taki smaczek dla fanów, bądź też i antyfanów poprzednich części Far Cry'a. Tak, dobrze, że potrafią się śmiać ze swoich jakichś tam niedociągnięć z wieżami. Więc bez obaw, jedna jedyna wieża, którą przyjdzie nam pewnie tutaj zwiedzać, a później z górki. Dobra, może tu ktoś klucz zostawił, ale... O! Mówiłem? Kraków się chowa, jeżeli chodzi o smog. Dobra, coś tu... Aha. A najgorsze jest to, że autentycznie tak trochę jakbym czuł lęk wysokości stojąc tu. Nie wiem, jak to twórcom wyszło. Może przez to, że świat się buja. No, ducz! Hey, deputy! I'm getting a strong
damn signal now. Let's open up your map. I'll walk you through what I'm hearing. No, Dutch. Let's look at the big picture. Zoom your map out so we can see the whole county. Now, Hope County is divided into three regions. To the north, you got the Whitetail Mountains. It's run by Jacob Seed, oldest brother of that fucking family. Jacob's the one training the cult, and he's damn good at what he does. Eli and the Whitetail Militia have been trying to hold out, but Jacob's ready to step on their necks. Southeast of there, you got the Henbane River. That's Faith's territory. The little sister. I've heard all sorts of stories about people losing their minds in a place called the Bliss. Now, head west to the Holland Valley. John Seed's just rolled in there and has taken everything in the name of the cult. Food, supplies, and worst of all, people. I'm picking up plenty more calls all over the county. I'll keep you posted on anything that'll be useful. Haha, gdzie by nie było naszym następnym celem? O, ale to jest dobre, tak? Znaczy sama mapa, próbuję odnieść do Assassina, tak, bo najświeższa produkcja Ubi, jest chyba mniejsza, ale to nie jest minus, bo... Lepiej dostać mniejszą mapę, taką solidnie wypełnioną, niż... Świat pełen pustyń, tak? No na jedno wychodzi ostatecznie. Przypuszczam, że miejsca, gdzie możemy się bawić, no to podobnie wielkościowo wychodzą. Ale taki bardziej skompresowany ten świat bardziej cieszy, jak nie musimy wszędzie gdzieś daleko jechać, tylko mamy takie o... nosem. Nieźle to wygląda, nieźle, fajnie się prezentuje. No dobra, o, to chciałem. Region Josepha, czyli on w środku ma... O kurczę, to my niedaleko niego jesteśmy. Ale żeby się do niego dostać, no to też już wiemy, co trzeba zrobić. Każdego po kolei pokonać. Dobrze, że tylko trzech, tak? Czyli nie będzie tego uroku, co w mafii z dzielnicami, gdzie ich tam wyszło chyba 12 czy 15. Choć przypuszczam, że no droga do każdego, tak jak widać, trzeba zdobyć odpowiednią liczbę punktów oporu, żeby... No to punktów ruchu oporu, może lepiej by brzmiało, bo tak to my żadnego oporu nie mamy. Żeby ruszyć dalej. Wygląda to fajnie. Na ten moment jestem jeszcze... Na ten moment jestem bardzo na tak, a jak dalej się rozwinie, zobaczymy już w kolejnym odcinku, gdzie powinniśmy dorobić się też nowego przyjaciela i to takiego... wiernego. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.